tamtym tygodniu przeprowadziliśmy spotkanie ze wszystkimi pracownikami MCWE i wszystkie nasze pomysły, które się pojawiły, i zaraz o nich powiem, wtedy były omówione i to przygotowanie już trwa. W tej chwili mamy trzy takie obszary działań. Pierwsze to zapraszamy tutaj dzieci, to znaczy rodziców z dziećmi mogą tutaj zostawić u nas dzieci pod bardzo dobrą opieką od godziny 8 do godziny 15:30. Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym. Będą one miały tutaj opiekę. Oprócz tego będą organizowane różnego rodzaju zabawy. Będą je prowadzili i opiekowali się dziećmi konsultanci metodyczni, doradcy metodyczni, a także wspomagać będą animatorzy, którzy tutaj w MCWE pracują. Ja jestem animatorem, pracuję tutaj w różnych projektach. Głównie będę zajmował się z dziećmi, głównie będę bawił się z dziećmi, będę przeprowadzał z nimi różne zajęcia rozwojowo-pedagogiczne. Mamy tutaj w pracowni dużo różnych materiałów, dużo różnych zabawek, różne puzzle, klocki i tak dalej. Będę rozdawał różne polecenia, będę pilnował, żeby dzieci nie narobiły sobie szkody. Mamy tutaj sale przygotowane dla dzieci, mamy dużo materiałów różnych. Dzieci, które wracają z terenu wojny, to jest chyba pierwsze takie też dla ciebie ważne doświadczenie. Czy też w jakiś sposób tak psychologicznie do tego przygotowywałeś? Oczywiście, no będę musiał nad tym popracować, ponieważ no, sam pochodzę z Ukrainy, już tutaj mieszkam od 7 lat, więc dobrze, że znam właśnie język ukraiński, język rosyjski, będzie mi łatwiej nawiązać kontakt z niektórymi dziećmi, którzy możliwie będą psychicznie w sytuacji takiej psychicznie nie do końca zdrowej, więc będę się starał jakoś wspierać i znajdować podejście do każdego dziecka. Drugi obszar to jest pomoc w przygotowaniu się do przyjęcia dzieci z Ukrainy, ale i nie tylko. Pomoc psychologom, pedagogom, nauczycielom w szkołach, takie wsparcie, jak rozmawiać z dziećmi o tej bardzo trudnej sytuacji, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, jak rozmawiać o traumach, które mają dzieci, które do nas przyjeżdżają, jak to wszystko ogarnąć na poziomie szkoły. I dzisiaj właśnie zaczyna z nami spotkanie pani psycholog, nauczyciel z Ukrainy, która już z dziećmi pracuje i będzie dzisiaj przygotowywała naszych pracowników, a być może w dalszym cyklicznych spotkaniach będą uczestniczyli pedagodzy, psycholodzy szkolni z szkół opolskich. W żadnej książce nie napisane, jak psycholog musi pracować na razie z dziećmi, które patrzyli wojnę. Te 7 dni, jak ja tu pracuję, przy pomocy mamom i dzieciom, ja już mam napisane, jak co robić z tymi dziećmi, bo niektóre z dzieci ujawiają, co wszędzie bomba, co wszędzie strzelają ludzie i możemy to zmienić, bo zawsze można rakietę zrobić jakimś balonem i zmienić w głowie u dzieci, gramy z dziećmi. Osoba, która psycholog, musi być uśmiechnięta i podczas gry słuchać i rozumieć, co dziecko najbardziej potrzebuje, jakiej pomocy. Malujemy, grajemy w piłkę nożną też, bo to dla chłopaków też ważne. Te osoby, które przyjechali do Opola, potrzebują psychologicznej pomocy, potrzebują po prostu pogadać. Niektóre osoby tylko potrzebują, żeby ich przytulić. Trzecia inicjatywa jest naszą inicjatywą. Mamy taką bazę danych, w której każdy z naszych pracowników może zgłosić to, co może zaoferować, czyli albo jakąś podwózkę, albo miejsce do noclegu, albo tłumaczenie, albo prowadzenie po urzędach, pomoc w załatwianiu spraw. I to już jest nasza taka wolontariacka inicjatywa, też otwarta, bo mamy osoby, które się tym zajmują i można się z nimi kontaktować w razie potrzeby. Podsumowując wszystko, to oferujemy dzieciom oprócz opieki i zabawy takiego edukacyjnego, też przygotowania integracyjnego, to oferujemy wyposażenie do szkół. Mamy plecaczki, które Instytut Śląski zasponsorował dla naszych podopiecznych i wszystkie dzieci, które do nas przyjdą, będą miały wyżywienie całodzienne.